Siemano wszystkim, z tej strony Michał Cichy, a ze mną jest EBN, znaczy Piotr Lisakowski. Piotrze, Siemano widzowie. Szczególnie mi bardzo miło, że się okazało, że to będzie twój pierwszy wywiad solowy, więc zawsze tutaj z naszym ulubionym atencjuszem wywiady udziela, że teraz będzie solo. Piotr, to zaczniemy tak z Michałem. Jak to się stało w ogóle, że zacząłeś trenować sporty walki? Bo widziałem twoje stare zdjęcia. Jak miałeś tą grzywkę, no to chyba trzeba było mieć się bronić. Trenowałem. Jak miałem grzywkę, to trenowałem. Ale już byłeś taki pewny siebie i zaczął... Najpierw byłem łysy, jak zacząłem trenować i później grzywkę sobie zapuściłem, no bo czemu nie, nie? Ale to po sparingę, chyba. Ale tak mi przeszkadzały te długie włosy, to ściąłem. Kurde, ja to nie wiem. Bo ja miałem warkoczyki. Może wrzucę... Co miałeś? Warkoczyki. Wyślę ci zdjęcie. Miałem warkoczyki, jak Conor i jak je rozpuszczałem, bo tam co ileś tygodni trzeba je rozpuszczać, nie? To... Siema. To były takie długie włosy, że mi przeszkadzały. To mówię, dobra, obcinam, nie? No. A jak to się zaczęło, że zacząłem trenować, to pierwsze treningi to zacząłem, jak tam miałem 14 lat. No i dlatego, że mój chrzestny, którego bardzo pozdrawiam, bardzo mnie zawsze wspierał, on od zawsze, jak ja byłem mały, to on trenował boks. I tak go widziałem, obserwowałem, zapatrzony w niego byłem i ten, podobało mi się to, właśnie ten cały klimat sportowy. No i 14 lat miałem, jak się zapisałem tam na jakieś pierwsze treningi, to były niby zajęcia z MMA, ale to taka bardziej samoobrona była, nie? Jak teraz tu trenuję, no to wiem, że to mało miało wspólnego z MMA, takie totalnie początkujące, tam wszyscy przychodzili, dzieci, dorośli, kobiety, wiesz, na takiej salce osiedlowej. No i właśnie chrzestny mi wręczył pierwsze rękawice. Później miałem jakąś tam przerwę, no i już tak na poważnie to trenowałem w wieku 17 lat u trenera Jarosława Daszkę, którego również pozdrawiam w Gdańsku, bo pochodzę z Gdańska. Kickboxing. No i jak to się stało w ogóle, że ty trafiłeś z Gdańska do Warszawy i do trenera Mirasa? No bo trener Jarosław był takim w porządku gościem, że mnie mocno zainspirował. Trochę do zmiany otoczenia, klimatu, w którym się obracałem i takiego wyjścia na sportową drogę stricte. I tam zrobiłem dwie waleczki w kiku amatorskie właśnie w Gdańsku. Napisałem maturę i już wiedziałem, że to jest coś, co chcę robić. Czyli walczyć, rozwijać się, ale zawsze gdzieś tam trenowałem kickboxing i boks, a obserwowałem MMA, bardziej oglądałem i byłem ciekaw, jak to jest właśnie walczyć w małych. I pomyślałem sobie, dobra, to po maturze jadę w świat, nie? A jak mam gdzieś trenować, to wybrać taki najlepszy klub w Polsce, bo jak mam coś robić, to na 100%. I tak sobie cztery takie kluby sobie wybrałem, no i z tych czterech oglądałem wywiady z trenerami i oglądając wywiady z trenerem Mirosławem, to stwierdziłem, że to jest miejsce dla mnie, akademia, że tam się odnajdę. No i już tu jestem ponad 3 lata i nie żałuję, nie? Jest super. To Piotrek, ciekawi mnie właśnie, wiesz, jak tak ambitnie sobie postawiłeś, że zaraz po maturze wyjechałeś w świat, to jak to wyglądało? Napisałeś najpierw do Mirka, że chcesz u niego trenować, czy przyjechałeś i z nim pogadałeś? Nie, to trener Jarosław właśnie mi powiedział, że trener Mirek go kiedyś tam w szatni mu powiedział, że o, dobrze, bo na Fenie kiedyś były walki MMA i kickboxing. Nie? Chyba dalej są. No. I że trener Mirosław mu kiedyś proponował przejście na MMA, nie? I żeby trenował u niego. No i to taki miało wpływ, że właśnie pomyślałem o tym klubie tak szczególniej. I co? No i chyba tyle, nie? Jak ci się współpracuje z trenerem Mirkiem? Bardzo dalej, jest tak wspaniale, jak po tym wywiadzie, który zobaczyłeś, czy jeszcze lepiej? Po którym? No właśnie mówi, że obejrzałeś wywiady i wybrałeś trenera. No zdecydowanie lepiej, bo trener poświęca mi bardzo dużo czasu, dużo uwagi. Ostatnio nawet tam jakieś robiliśmy treningi, że ja byłem sam z trenerem. Mega klimat, bardzo dobra robota. No i też po wynikach widzę, że bardzo dużo się uczę i w takim krótkim czasie, co jestem u trenera, to umiejętnościami to nieraz pokazywałem, jak teraz na MMA Polska, że daję równe walki z gośćmi, którzy trenują MMA po 10 lat, nie? Potrafię wygrywać, zająć wysokie miejsce na jakichś tam ważnych turniejach amatorskich, także myślę, że
jest robota naprawdę niezła z trenerem Mirkiem. No i też prywatnie mnie traktuje bardzo dobrze. Dzwoni do mnie, pyta jak tam u mnie, jak się czuję. Tam, gdy jestem na jakimś roztrenowaniu albo mam jakąś kontuzję po walkach, to cały czas się pyta, co tam u mnie. Wiesz, jesteśmy ciągle w kontakcie, nie? Nie ma tak, że tylko na sali rozmawiamy, tylko dba o mnie. No to bardzo fajnie. Słuchaj, jak ty reagujesz czasami, bo to nie chcę, żeby tu wywiad wyszedł o trenerze Oknińskim, ale jak ty reagujesz czasami na te wszystkie dymy, które generuje trener? Bo pamiętam, Michał czasami miał już dość, ale teraz już sam zaczął dymić, więc chyba u ciebie to też tak naturalnie przejdzie. Nie, no ja to jestem zwolennikiem dymów, bo walki się muszą sprzedać w jakiś sposób, ale każdy robi dymy na swój sposób. Ja to, no właśnie jak na przykład na EBEB jakieś tam podśmiechujki robimy czy coś, a trener Mirosław ma swój sposób na dymy, tak? Że tam nagrywa jakieś filmy i wali dosadnie prosto z mostu. Każdy ma swój sposób na dymy, ale dobrze, że coś się dzieje w tym MMA, bo myślę, że na pewno oglądalność by nie była taka duża, jakby była taka stypa. Też nie mówię, żeby tam dojeżdżać przeciwników, jakieś tam mega wulgaryzmy albo jakieś personalne wrzuty, ale lekkie podkrętki to myślę, że jak najbardziej. Patrzcie na UFC, nie? Co się dzieje w UFC. Na tych konferencjach też są dymy, nie? Co ten Conor wygaduje czasami, Chandler, oni też podkręcają. Albo Diazy. Ten, Diazy, albo... Teraz w ogóle Strickland, to jest też mocny gość. Mocny gość, tak. Adesanya też poddymia, nie? I ten, co z Usmanem tak dymił i z Masvidalem, co się kiedyś przyjaźnił. Colby Convict. Colby, co poddymia. No więc dymy są wszechobecne, a ludzie myślą, że to w Polsce tylko tak jest. Nie, no dymy są na całym świecie i to jest normalne. Tylko wiadomo, jakieś tam umiarkowane. To wiemy, gdzie uczyłeś się bić, a gdzie nauczyłeś się tak dobrze montować filmy. Ja jestem po mechatronice. Chodziłem do szkoły z takim kierunkiem, tam było bardzo dużo zajęć komputerowych. A w ogóle jak, wiesz, bo już tak przechodząc do tego, jak w ogóle się nawiązała ta współpraca z EBEB, bo nagle wiesz, zaczęła się ta seria, ja wiem, że EB często ma tak, że wpadnie na jakiś pomysł i zaraz go szybko realizuje i myślę, że tutaj było podobnie, chyba zaczęło się od tego... Przynajmniej tak ja myślałem, że od tego treningu, który nagraliście. Dzień w Akademii Sportu Walki Wilanów, no to po prostu Ebe napisał do mnie kiedyś tam, jeszcze przed tym filmem długo. Gdzieś tam mnie widział na Instastory u trenera Mirosława, bo ja oznaczałem trenera i trener mnie udostępniał u siebie na Instagramie i tam coś tam poddymiłem kiedyś i ten, i Ebe zobaczył to i napisał do mnie, że haha, dobry wariat jesteś. I byliśmy w kontakcie i po prostu po paru miesiącach to, czy tam nawet, nie pamiętam jaki to był okres, ale zaproponował prowadzenie tego filmu Dzień z trenerem Mirkiem Oknińskim, tak chyba się nazywa ten film, nie? No, a że tam widzowie byli zadowoleni jakby z mojego prowadzenia tego filmu i podobał im się ten film, to ta współpraca poszła dalej. Ty widziałeś kiedyś EBEB na żywo? Bo wiesz, teraz był ten film Baran Kiepa, którego jestem fanem, Bosowie Wilanowa, i tam twierdził, że na pewno musi być ktoś z Wilanowa EBEB, że to jest jakiś wasz koleżka z maty. Wiesz co, ja też tak właśnie kiedyś podejrzewałem, że to jest ktoś, kto przynajmniej raz był na treningu i nas poznał i potem nas wybrał, ale... jak Ebego nie widziałem nigdy, nawet jego głosu nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jednak to jest ślepy trop, bo jak z nim rozmawiam, w sensie piszemy, to wydaje mi się, że to nie jest gościu, co by przyszedł na matę. Chociaż nie wiem, no jest mega tajemniczym gościem, nie? Ale ten, nie wydaje mi się, żeby... Też tak kiedyś myślałem jak Baran Kiep, bo oglądam wszystkie filmy Barana. Szkoda, że właśnie te nie ma z tych ze starego kanału, nie? No nie, to były hity. One są teraz dla wspierających tylko dostępne. To nawet nie wiedziałem. No, we wczorajszym filmie powiedział. Aha. Ale teraz mi się wydaje jednak, że to był ślepy trop i że Ebego nigdy w Akademii nie było. No ale kto wie, to jest mega tajemniczy gość, ale też mega mózg, nie? On ma wszystko przekminione zawsze. On ma też, wiesz, on musi mieć jakąś, nie mówię, że on jest z mediów, ale on musi mieć jakieś insiderskie
wiadomości często i musi, że wiesz, śledzi tą branżę, ale czasami jest tak, bo ludzie dziwią się, że to może być osoba, która nie jest w branży, ale ją śledzi, bo ja mam na przykład takiego Krzysia, nie wiem, czy będzie oglądał. Krzysiu jest po prostu widzem, a wie wszystko. Wie, który dziennikarz gdzie, wiesz, jakieś dymy, afera, coś, on wie wszystko. I przez to podejrzewam, że Ebe może być też taką osobą, że nie musi być z naszego środowiska. Ja nawet powiem więcej, on na pewno nie jest z waszego środowiska, z naszego teraz już w sumie. Tak, bo teraz też jesteś, wiesz, reporterem, youtuberem. I obstawiam, że nie jest z tego środowiska, nie? To znaczy nie chcę tutaj go aż tak obnażać, ale parę razy w rozmowie wynikło, że on aż tak tego środowiska nie obserwuje, jakby to się mogło wydawać widzom. No, ale wiesz, też normalny nie może, wiesz, bo jakby śledził to środowisko tak dogłębnie, to nie byłby normalny, ale i tak jest trochę nienormalny na pewno, bo taki content robić, to trzeba mieć też dobre odklejki. Trzeba i dobre poczucie humoru. Dokładnie, dokładnie, żeby trafiać do takich widzów jak my. Słuchaj, Piotrek, bo ja to pytanie ostatnio zadawałem twojemu, jak to mówią niektórzy, tacie Michałowi Pasternakowi. Myślę, i tam było, nie, chyba nie, powiedział, biedny, miał pójść, wrócił specjalnie, żeby się wrąbać w wywiad. Piotrek, ty, bo tak jak sam wspomniałeś, chciałeś się zająć MMA na sportami walki i nagle przyszło EBEB, wiem, że masz propozycje od organizacji freakowych, więc czy ty teraz pójdziesz taką drogą wojownika mimo wszystko, czy będziesz chciał na początek sobie zarobić w free fightach i dopiero później rozwinąć się w organizacji sportowej? Bo powiem tyle, że Michał powiedział oczywiście, żeś najpierw sobie zarobił, a później dopiero, a nie tak jak większość zawodników w Polsce musi odkładać od pierwszego do pierwszego. No to dokładnie, tak jak Michał powiedział, nie będę tutaj czarował nikogo, wiadomo, mam tam jakieś ambicje sportowe, tylko że zawalczenie we freakach nie wyklucza późniejszej kariery zawodowej. Natomiast mocna kariera zawodowa może wykluczyć późniejszą karierę we freakach. Dlatego no, wolę sobie powalczyć we freakach, zarobić jakieś tam pieniądze, bo no, to nie jest tak, wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy, jak to jest, robisz 2 treningi dziennie, pracujesz ile możesz, żeby jakoś wyżyć. Ja naprawdę te pierwsze 3 lata w Warszawie to mieszkałem na jakimś, no wiadomo, ludzie mają różne warunki, nie chcę tutaj z siebie robić też, że w nie wiadomo jakich złych warunkach mieszkałem, ale wynajmowałem tam taki biedny pokój, wszystkie pieniądze, które zarobiłem, to przeznaczałem, wiesz, na mieszkanie, jedzenie i treningi, nie? Głównie. Teraz wiadomo, jak ruszył ten YouTube, są jakieś współprace, popularność wzrasta, to jest łatwiej, mogę mniej pracować, mogę robić przynajmniej te 2 treningi dziennie, czasami nawet więcej się uda. No wiadomo, też żeby się nie zajeżdżać. Także idę do freaków. No kurde, powiedziałem już. Pójdę raczej do freaków zarobić pieniądze i to zainwestuję w siebie, podniosę swój poziom sportowy, będę cały czas tak ciężko trenował, jak trenowałem i nie wykluczam kariery sportowej późniejszej. Ale walka w czerwcu będzie w tym turnieju, tak? Czy zrezygnowałeś? Nie. Mojej walki w Szczecinie na gali Seaside Battles nie będzie. A, widzisz. No to miałem właśnie o to zapytać. Piotrek, to w takim razie, jak ty mówisz, że masz swoje marzenia, to ciekawi mnie, jakie to są marzenia, takie jak typowy zawodnik MMA, że chciałbyś zdobyć pas UFC? Nie, to w ogóle nie są takie marzenia. Moje marzenie to jest być wolnym człowiekiem, niezależnym od nikogo. A wiesz, co jest potrzebne ci, żeby w tych obecnych czasach, w których żyjemy, być wolnym? Pieniądze, tak? Czyli niezależność. Ja nie mam obsesji na punkcie pieniędzy, no ale taka jest prawda. Bez pieniędzy to jesteś, no nie chcę tutaj jakichś teorii spiskowych wyciągać, ale no jesteś niewolnikiem systemu obecnie panującego wszędzie. Także zarobić kasę i wiesz, budzić się każdego dnia z myślą, że możesz robić co chcesz, nie musisz, wiesz, nie jesteś uzależniony od jakichś tam zobowiązań, kredytów, takich rzeczy, żeby żyć na poziomie, godnie, ale też po swojemu. No, ja wiem, że każdy by tak chciał, nie? Ale no to realizujcie swoje marzenia w sposób taki, jaki potraficie. Ja potrafię robić no jakieś tam show, skoro widzom się to podoba. Uważam, że no nawet jestem w tym niezły i potrafię walczyć, nie? No to na pewno będzie ciekawe, a tak już mówiąc o twojej karierze już freak fightera, to z kim ty byś się widział? Za dobrą kasę z każdym. Dobra kasa na stół, wchodzę ze każdym, kogo mi dadzą.
Nie będę tu sobie wybierał, wiesz, wymieniał, bo jeszcze nie jestem pokonfliktowany z nikim. O, ale bardzo bym chciał walkę Seicento i Alanik kontra ja i Pasternak, bo widziałem, że widzowie się tego domagają. Waga by była równa, a nawet oni by mieli wyższą wagę, bo wiem, ile teraz waży jeden i drugi. I co? I to by była dobra walka, to z nimi, a tak to nie widzę jakiegoś takiego, żebym ja był z kimś skonfliktowany, nie? Będzie go słychać, jak się śmieje. Nie, nie. Ogólnie jakby nie było go słychać, to Michał się zaraz śmieje z tego. No i ten, i to możemy zrobić. Pokażemy chłopakom parę sztuczek, a tak to kogo mi dadzą za dobre siano biorę, nie? Może być chłop nawet, no nie chcę robić tu z siebie takiego, że ja wygram z każdym, bo tego nie powiedziałem, żeby nie było, nie? Ale idę tam po to, żeby zrobić show, zarobić pieniądze. I nie będę wybredny, nie? Co do propozycji. Tylko propozycja musi być adekwatna do zarobków. No w pełni rozumiem. Powiedz mi tak, bo Michał tutaj nie powiedział dokładnie, jak jego przemiana doszła, ale mi się wydaje, że ty miałeś chyba też trochę wpływ na niego, tak trochę odmłodniał przy tobie. Mordo, bo trochę, to jest mało powiedziane. To jest mało powiedziane. Wszystko dzięki niemu. Michał tutaj, no nie, no wydaje mi się. Czyli też, ty jesteś tak jakby, to jest niby twój tata, ale ty jesteś ojcem wampira. Medialnym, można tak powiedzieć. On, Miściwój, Ebe, Szczelina, i jeszcze kurwa ten, dziwka, nie? Chociaż oni nie pasują do tego towarzystwa. No i ten, to ja widzę w Michale przemianę, odkąd go poznałem, a odkąd tak zaczęliśmy się mocno kolegować i dużo czasu spędzać. Ale wszyscy to mówią, nie, to nie jest tylko moja opinia. Tylko mówią, że ale Michał odpalony, w życiu bym nie pomyślał, że on taki może być, nie? To po prostu Michał zawsze był zajebistym gościem, mega medialnym. Zawsze ja widziałem ten potencjał, tylko to trzeba było krok po kroczku odblokować. No i teraz bestia się już mi wymknęła spod kontroli. Już leci takim freestylem, ja się boję te wywiady, co włączy, to coraz grubiej, nie? A to ten, Michał mówisz, był takim boomerem bardziej, czy nie, czemu nie, był zablokowany? Nie boomerem, ale był bardziej zamknięty w sobie. I ty go otworzyłeś? Myślę, że po części tak. Dobrze, Piotrze, ja to czekam z niecierpliwością, jak tutaj coś zadymisz, ta walka dwóch na dwóch. Nie wiem, czy ma sens, bo wydaje mi się, że druga strona mało by miała szans, ale obejrzeć to bym chętnie obejrzał. Więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów i sponsorów. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.